Wysoka Rada Wydziału, Wysoki Senacie i przede wszystkim Szanowna Pani Matko i Członkowie Rodziny Świętej Pamięci Profesora Ryszarda Bendera. Bardzo dziękuję też wszystkim Państwu pozostałym, Panu Wojewodzie, za obecność. Chcę przypomnieć w krótkich słowach osobę Pana Profesora. Urodził się 16 lutego 1932 roku w Łomży. Zmarł 24 lutego 2016 roku w Lublinie. Miejsce urodzenia, rodzina, z której pochodził, tradycja Kościoła Łomżyńskiego ukształtowała w następnych latach jego życia i wyboru. Chcę przypomnieć, że Kościół Łomżyński kształtował, był kształtowany przez takie osobowości jak ksiądz arcybiskup Konrad Jan Przychowski, ksiądz biskup Czesław Falkowski. Pan profesor po maturze rozpoczął studia historyczne na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL, które ukończył w 1950 roku, ukończył je w 1955. Jego kariera uniwersytecka, stopnie naukowe dotyczyła przede wszystkim dwóch wielkich kręgów zagadnień, którym się zajmował. Powstania styczniowego i losów powstańców i katolicyzmu społecznego. Kształtował się na seminarium pana profesora Andrzeja Wojtkowskiego, a później jako młody badacz na seminarium księdza profesora Mieczysława Żywczyńskiego. Doktoryzował się w 1961 roku na UW u pana profesora Stefana Kimiewicza. Habilitował się tam, że w 1969 tytuł profesorski uzyskał w 1985. Był prodziekanem wydziału w latach 1970-75, dziekanem w latach 1981-1987. Historia jego życia byłaby niepełna, gdybym nie wspomniał o jego zaangażowaniu politycznym i pasji publicystycznej. Cały czas rozwijał się, kształtował, zaczynając od 1956 roku, kiedy pojawiły się takie możliwości w nurcie katolicko-społecznym. W 1956 roku był jednym z założycieli Związku Młodych Demokratów. Potem, kiedy związek został rozwiązany, cały czas dążył do pracy politycznej. Chcę przypomnieć, że w latach 1993-1994 był członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, położył wielkie zasługi dla Radia Maryja Telewizji Trwałej. Był też rycerzem Orderu Jasnogórskiej. Boga Rodzica otrzymał ten zaszczytny tytuł. Życie człowieka jest tajemnicą, ta tajemnica rozpoczyna się w Chrystusie i w Chrystusie kończy. Osobiście chcę powiedzieć, że ta śmierć, to odejście bardzo mnie dotknęło, ponieważ pan profesor był tą osobą, którą spotkałem na egzaminach wstępnych. Chylę głowę przed cierpieniem rodziny, łączę się z nim i wyrażam ogromną nadzieję, że to bogate życie uczniowie, których zostawiam, przede wszystkim dzieci, wnuki, to wszystko będzie spełnieniem jego życia. Panie profesorze, bardzo Ci dziękuję za wszystko, wszystkie dobro, którego byłeś sprawcą. W imię Ojca,
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z nami wszystkimi. Pewien misjonarz wracał na pokładzie samolotu do swojej ojczyzny po wielu latach nieobecności. Na pokładzie tego samolotu wracał również znany piosenkarz po pełnym sukcesu w turnieju zagranicznym. Na lotnisku, na dziennikarza, piosenkarza czekały kwiaty, fotoreporterzy, powitania. Misjonarza przywitał nikt. Żalił się przed Panem Bogiem. Tyle trudów, poświęcenia, a tu taka niewdzięczność. I wtedy usłyszał na głębi serca głos: Ty jeszcze nie wróciłeś do swojej ojczyzny. Siostry, bracia, ksiądz, księża, obecni koncelebranci, pani licencjo, wysoki senacie, pan profesor Ryszard Bender wrócił już do swojej ojczyzny. Najpierw do ojczyzny niebieskiej, bo nasza ojczyzna jest w niebie. Stamtąd, jak mówi święty Paweł, oczekujemy naszego zbawienia, naszego Zbawcy, Pana Jezusa Chrystusa. Zatęsknił za tą ojczyzną, przekonany, że jak mówi Chrystus w dzisiejszej Ewangelii, w domu niebieskiego Ojca jest mieszkania wiele. Pan profesor Ryszard Bender wiedział, że do ojczyzny niebieskiej idzie się po drogach tej ziemi, po drogach ojczyzny ziemskiej. Wraca więc w naszych modlitwach i myślach do tej ojczyzny duchowej, którą stanowił dla niego przez całe jego dorosłe życie uniwersytet, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Składamy za niego eucharystyczną ofiarę w tej świątyni, w której często się modlił w swojej wędrówce do ojczyzny niebieskiej. Wraca też do swojej ziemi rodzinnej, do małej łomżyńskiej ojczyzny, która uczyła go miłości do tej wielkiej ojczyzny, którą tak bardzo kochał, dla której pracował, tworzył, pisał. Niech Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, przyjmie go do wiecznego mieszkania w niebie. Niech da mu wieczne nie tyle odpoczywanie, ale wieczne miłowanie, wieczną radość w niebieskiej ojczyźnie, we wspólnocie świętych i zbawionych. Tej ojczyźnie, do której my wszyscy zdążamy po drogach tej ziemi. Nienawidzenia swego zajaśnieją i rozbiegną się jak iskry po ściernisku. Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki. Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę. Wierni w miłości będą przy Nim trwali, łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych. Oto Słowo Boże. Bogu nie będę dzięki. Będę przy Panu w krainie jest miłość.
we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Oto słowo Pańskie. Ale nie o to nam chodzi. Nie o grę słów.
tym sformułowaniu dostrzegamy radosną wieść chrześcijańskiej wiary. Także dziś, w dniu tej żałobnej mszy świętej, kiedy nie można nie zastanawiać się nad tym, czym jest nasze życie. Pismo Święte daje nam odpowiedź, że życie jest jak droga. Jest to częstą drogą prowadzącą do Boga. Żegnając świętej pamięci profesora Ryszarda Bendera, naszego brata w Chrystusie, mamy przed oczyma jego życie. Wspólne rozmowy, doświadczenia, gdzie nasze drogi się spotykały, jaką przeszliśmy wspólną drogę, rozpoznajemy także i zatrzymania w drodze, i dojrzewanie, i zamyślenie nad tym, co pozostaje po śmierci. Tak myślimy dziś o świętej pamięci profesorze Ryszardzie Benderze. Bogate i piękne było życie świętej pamięci profesora. 66 lat związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Pracował przez długie lata w PRL, a zawsze pozostał wierny swoim przekonaniom religijnym i narodowym, które wyniósł z domu rodzinnego. Żyjemy, ale musimy umrzeć. Taka jest rzeczywistość. To brzmi pesymistycznie. Umieramy, ale żyć będziemy. Obietnica wiary. Ona obowiązuje mimo doświadczenia, że żyjemy i musimy umrzeć. W świecie śmierci rodzi się pytanie, na kim i na czym budujemy nasze życie. Pan Jezus pouczył przy grobie swego przyjaciela Łazarza. Tam również zapłakał. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie. Dostrzegamy drugą stronę śmierci. Albo lepiej powiedziawszy, śmierć widzianą z innej strony, z tej, która przed naszymi oczyma jest ukryta. Jesteśmy w drodze. Ryszard lubił podróże. W nim była chęć poznawania. Był ciekawy świata. Łączyła go więź z harcerstwem. I każdego roku uczestniczył w zjazdach harcerskich w Łomży. Zastanawiamy się, skąd przyszliśmy i dokąd zmierzamy. Zauważamy, że Bóg nas szuka. Szukamy Boga, bo niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Bogu. Ale Bóg nas wciąż szuka. Rozstrzygające spotkanie z Bogiem następuje w chwili śmierci. Następuje wybór, ostateczne wybranie Boga. Widzimy wtedy drogę naszego ziemskiego życia w innym świetle. Zauważamy różne powiązania. Stwierdzamy, że nasza droga do Boga ma imię i treść. Jest nią Jezus Chrystus. On jest drogą do Boga, ale też prawdą i życiem. Mówi do nas, niech nie tworzy serce wasze, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. Eucharystia jest pokarmem w drodze do Boga.
Świętej pamięci profesor Ryszard Bender głęboko wierzył w Boga. Jego credo in unum Deum było mocne i niepodważalne. Dla niego Chrystus był drogą, prawdą i życiem. Na chrzcie zanurzył się w śmierci Chrystusa i powstał do nowego życia. Wierzchowanie umocniło go w wyznawaniu Chrystusa, w dawaniu świadectwa Chrystusowi. Poważnie traktował słowa Chrystusa: kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Eucharystia była dla niego sakramentem zjednoczenia z Chrystusem. Spożywał ciało Chrystusa, aby móc stać się uczestnikiem życia wiecznego. Eucharystia była dla niego pokarmem nieśmiertelności. Żył Słowem Bożym i Eucharystią, także tu, w tym Kościele. Eucharystia jednoczy również nas, żyjących nadzieją wieczności, z tymi wszystkimi, którzy są już uczestnikami liturgii niebiańskiej we wspólnym kulcie, jaki składamy Bogu, jaki składany jest Bogu w niebie i poprzez Eucharystię na ziemi. A więc jednoczy nas teraz, w tym momencie, tu i teraz, także ze zmarłym, który po 6 miesiącach ciężkiej choroby, pożegnawszy się z rodziną, odszedł od nas w środę 24 lutego i przeszedł przez bramę śmierci do Boga. Teraz jest w domu Ojca. Śmierć zrywa wszelkie nasze ziemskie powiązania, ale pozostają trwałe, wieczne wartości. Jezus daje nam obietnicę. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Tam jest kres naszej drogi. Tam jest nasz dom. Przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, przyjmując Eucharystię, pokarm nieśmiertelności, idziemy do Boga Ojca. Pan Jezus, modlił się. A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. I dalej mówi Jezus: przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście wy byli tam, gdzie ja jestem. Trudno to wszystko sobie wyobrazić, ale spróbujmy objąć to sercem. Kiedy Nowy Testament mówi o życiu wiecznym, kładzie nacisk na osobisty związek człowieka z Bogiem w Jezusie Chrystusie. W śmierci spotykamy tajemnicę Boga, tajemnicę Bożego życia. Dlatego kapłan modli się przed pokropieniem trumny wodą święconą: Wszechmogący Bóg odrodził Cię z wody i Ducha Świętego na życie wieczne, niech zatem dopełni dzieła, które rozpoczął na chrzcie świętym. Niech dopełni dzieła.
Świętej pamięci profesor Ryszard Bender był stale obecny w życiu ojczyzny i Kościoła. Był dyskretny w wierze, ale jednoznaczny. Otwarty na drugiego człowieka. Miał dobry kontakt ze studentami, zaangażowany w sprawy Kościoła i ojczyzny, stale wierny swojemu uniwersytetowi. A dusze sprawiedliwych są w ręku Boga. Kolego i przyjacielu Ryszardzie, nasz bracie Chrystusie, ludzie kompetentni, historycy, politolodzy, będą o Tobie mówili i pisali. Niech to czynią. Chcę Ci zaświadczyć, że byłeś człowiekiem rzetelnej pracy, wychowawcą wielu pokoleń historyków, także pozostałych kierunków studiów na naszym wydziale. Odchodzisz otoczony szacunkiem i sympatią. Prawie wszyscy obecni, a przynajmniej większość z nas, obecni uczestnicy tej dzisiejszej uroczystości, korzystali z Twojej zdrowej nauki i konstruktywnej pracy. Chcemy Ci się odwdzięczyć naszą znaczącą obecnością, przede wszystkim pamiętając o Tobie we mszy świętej, w modlitwie, w czynach bogatych w miłość. Jesteś w domu swego Ojca, naszego Ojca, a więc do zobaczenia, do naszego ponownego spotkania. Już nie u Ciebie w mieszkaniu, a byłeś gościnny, czy w kawiarni, co też było sympatyczne, ale do radosnego spotkania w domu Ojca. Wyjdź nam naprzeciw, kiedy będziemy przechodzili do domu Ojca. Tempus fugit, eternitas mamy. Czas ucieka, wieczność trwa. Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. Amen. Zanieśmy nasze modlitwy do świętej pamięci Ryszarda i za nas pozostających w żałobie, ufając, że Jego miłosierdzie dotyka i ogarnia nas wszystkich. Aby Kościół Święty przypominał ludziom, że zbawienie dostępują ci, którzy przyjmują Bożą łaskę i podejmują z nią współpracę. Ciebie prosimy, aby miłosierny Bóg nagrodził wiarę naszego zmarłego brata Ryszarda i dopuścił go do radości, jaką cieszą się wszyscy zbawieni w niebie. Ciebie prosimy, aby rodzina, która opakuje swojego zmarłego, została pocieszona łaską bliskości Pana Boga w tych trudnych momentach. Ciebie prosimy, aby ci, którzy często przystępują do sakramentów świętych, cieszyli się szczególnym błogosławieństwem Boga już tutaj na ziemi. Ciebie prosimy, aby dusze cierpiące w czyśćcu, wspierane naszymi modlitwami, mogły jak najszybciej spotkać się z Chrystusem w niebie. Ciebie prosimy,
abyśmy zawsze pamiętali o tym, że Pan Bóg daje nam zbawienie i oczekuje, że nie zmarnujemy tej łaski, ale uwierzymy, że tylko w Nim możemy znaleźć pełnię szczęścia. Ciebie prosimy. Miłosierny Boże, wejrzyj na nasze prośby i przyjmij nasze błagania za zmarłego Ryszarda. Daj mu wieczną radość, a nas umocnij w pielgrzymce wiary, aż do czasu, gdy dojdziemy do celu naszego życia, którym jest mieszkanie w niebie, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Będziemy go wspominać z wielką wdzięcznością.
Chciałbym w imieniu całej wspólnoty akademickiej, studentów, pracowników administracji, profesorów wyrazić słowa głębokiej kondolencji najbliższej rodziny. Słowa te składam na ręce małżonki pana profesora. Gromadzimy się tutaj jako ludzie wierzący w imię Jezusa Chrystusa. Żegnając się, słyszymy słowa: w domu mego Ojca jest jeszcze wiele. Wyrażamy przekonanie, że ten, który jest sercem wszystkiego, źródłem mądrości, który jest prawdą, drogą i życiem, przyjmie świętej pamięci profesora w domu swego Ojca. Thank you.